Siema, 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 siema! W nowym roku 2018 witam Was bardzo serdecznie prosto z salonu Audi. To jest miejsce przełomowe. Tutaj zachodzą te pierwsze zmiany, o których mówiłem Wam w poprzednim odcinku. 2018 rok niesie ze sobą kilka zmian. Jedną z nich jest zmiana mojego wehikułu. Mojej pięknej Q3, która niestety już ze mną się będzie żegnać, a będę witał się z nowymi pojazdami w moim garażu, jakimi dowiecie się już wkrótce, ale jestem bardzo podekscytowany. Wybaczcie, że kanał ogólnie o tematyce mającej, kanał, który ma mieć tematykę kulturystyki, zaczynamy rok 2018 od motoryzacji, ale wielu z Was pytało mnie, jak się ma mój nowy samochodzik, więc dzisiaj się dowiecie. Dobra, lecimy, bo tu zimno. Moi drodzy, to była Q3, a to jest pipetka. Wracamy do domu moim autem marzeń! Moi drodzy, pipetkę już widzieliście? No ale pipetka się zbrudziła i pipetki trzeba umyć, bo to jak brud, to brudną pipetką można jeździć. Oczywiście moje logo zdążyłem sobie już dać. Nie, to nie jest moje auto marzeń, o którym Wam mówiłem. Moje auto marzeń dotrze do mnie jutro. A zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tutaj są dokumenty. To jest dowód. Jutro się zjawi ze mną moja ukochana. Moja ukochana czarna pantera, którą chciałem nazwać kokaina, ale niestety nie, bo ta nazwa już jest zajęta. No i muszę ją nazwać K4 Roll, czyli Karol. Niestety. Moi złoci, nawet sobie nie wyobrażacie, jak męczący był ten dzień i co robię w tym momencie. Powiem Wam, masa w pełni. Miałem się odżywiać czysto, ale zwyczajnie nie zabrałem sobie posiłków. Nie przypuszczałem, że przepisanie leasingu to będzie taka katorga i taki koszmar. Wpierdzielam teraz te najlepsze z Biedry, z polecenia Kacpra Tofila. A tak, panie Kacprze, polecił mi pan to ostatnio z Biedronki. Tym razem z twarogiem, żeby złapać troszkę białka, aczkolwiek twarogu nie preferuję. Ale słuchajcie, lepsze to niż nic. Uciecha dla ducha, uciecha dla moich mózgów, bo w końcu zjadły coś i przede wszystkim uciecha dla mojego umysłu. Słuchajcie, samochód, który widzieliście, to jest prezent dla mojej żonki, która się zapewne bardzo ucieszy. Pipetka, tak zwana, Audi A1 z silnikiem 1.4 i 185 koni. Powiem Wam, że rżnie ta Franca jak cholera. Daje radę, naprawdę daje radę. A jutro coś lepszego. Coś dla mnie, no i dla wszystkich fanatów motoryzacyjnej sztuki. Zobaczycie zresztą. Ale będzie czad. No i godzina zero wybiła. Spełnienie marzeń właśnie w tym momencie. Moi złoci, co mogę Wam powiedzieć? Ja jestem zdumiony. Jestem po prostu, kurwa, zdumiony, że rzeczy, które czasami wydają się nam absurdalne, w życiu jesteśmy w stanie zrealizować. Przede wszystkim będę zawsze Wam to powtarzał. Mam nadzieję, że mi zaufacie. Wierzcie w siebie. Wyznaczajcie sobie cele, a na pewno się uda. Powiem Wam, kolejny z moich celów. No co Wam będę dużo gadał. Zobaczcie sami.
No i tak, moi złoci, rok 2018 zaczął się na pełnych obrotach. Masa załatwień, masa rzeczy do zrobienia. Muszę pamiętać również o Was, o wszystkich moich podopiecznych. Za niedługo debiuty kulturystyczne, no i to też jest dla mnie urwanie głowy, ale całkiem dobrze to wygląda. Niestety kilka osób, takich ludzi, na których liczyłem, że dotrwają, nie dotrwali do końca i pewnie wystartują w najbliższym sezonie. Zwyczajnie reżim nie pozwolił im wytrwać do końca. To jest bardzo trudny kawałek chleba dla tych wszystkich, którzy kiedyś próbowali, wiedzą dobrze o tym, że no, start w zawodach to nie jest bułka z masłem, więc niestety niektórym, nie powiem braku charakteru, ale zwyczajnie no, nie dali rady powiązać swojego życia prywatnego. Niektóre osoby naprawdę pracują bardzo dużo, 13-15 godzin dziennie, mają dzieci, muszą zadbać o to, wiadomo, swoje obowiązki domowe, no i nie udało się dotrwać. Z mojej strony już wkrótce, już jutro spełni się moje marzenie i podzielę się z Wami tym marzeniem, tylko bardzo Was proszę, nie odbierajcie tego jako przechwałki, jako lansowanie się. To jest zwyczajnie jedna z rzeczy, o której zawsze gdzieś tam w sobie marzyłem w głowie, no i udało się ją zrealizować. To jest informacja tylko dla Was wszystkich, którzy w siebie nie wierzą, że możecie również osiągnąć co tylko chcecie w życiu, tylko musicie na to ciężko pracować, no i zdecydować się przede wszystkim, czy chce sięgnąć właśnie po to. Dobra, biorę się za jedzenie, bo jestem bardzo głodny. Zrobiłem dzisiaj trening z Emilem, który przyleciał do mnie, jest prosto z Amsterdamu. Chłopak, który zresztą też no, będzie walczył i wygrywał zawody międzynarodowe. Będzie z niego gwiazda, to Wam gwarantuję. Trening mnie trochę zmęczył, nie popisałem się na nim siłą absolutnie. Zacząłem masę, ale powiem Wam, że mizernie to poszło. Wczoraj miałem spotkanie, przepisanie leasingu samochodowego i było to potwornie wycieńczające doświadczenie. Z fantastyczną osobą spędziłem dużo czasu, ale jednak wszystkie papierki, wątpliwości i tak dalej dały się we znaki. Dobra, bierzemy się za jedzenie. A za chwileczkę zobaczycie co dalej. Co dalej, to ja nie wiem, nie jest to wszystko reżyserowane, będziemy lecieć na luźno. Do zobaczenia za chwilę.